Hej, witajcie. Dzisiaj Białoruś, czyli nasz wschodni sąsiad, o tym, jak sobie radzi obecnie. Zatem zaczynamy. Jeżeli chodzi o Białoruś, jest to również kraj, który zyskał niepodległość po upadku Związku Radzieckiego i wtedy była to jedna z lepiej rozwiniętych republik radzieckich. Co się zmieniło przez te 30 lat? No, można powiedzieć, że niewiele. Pierwszym prezydentem tego kraju został Aleksandr Łukaszenka. I do dzisiaj jest prezydentem tego kraju. Mówiło się o nim, że jest ostatnim dyktatorem w Europie. No dzisiaj, jak wiemy, tego tytułu pozazdrościł również Putin, więc można mówić, że jest dwóch. Ale o tym prezydencie Białorusi za chwilę. A teraz sprawdzimy właśnie konkretnie gospodarcze, jak sytuacja w tym kraju wygląda. Jeżeli chodzi o PKB, tutaj PKB Białorusi wynosi około 63 miliardy dolarów, no i nie jest to zbyt imponujący wynik. Jeżeli porównamy to do Węgier, które mają podobną populację, co właśnie Białoruś, no to widzimy, że ta różnica jest tutaj bardzo duża. Co więcej, jak porównamy sobie PKB Białorusi do PKB Litwy, która jest tutaj znacznie mniejszym, znacznie mniej ludnym krajem, to widzimy, że chociaż obecnie różnica jest, to nie jest zbyt duża. A ponieważ ostatni rok przyniósł Białorusi nie tylko kryzys gospodarczy w związku z pandemią, i nie tylko pandemią zresztą, ale również mocny spadek wartości jej waluty. Więc tutaj prognozy są takie, że w roku 2020 PKB Białorusi może być niższy niż PKB Litwy, co już jest naprawdę no, strasznie niskim wynikiem dla tego kraju. Jakby nie patrzeć, Białoruś jest jednym z większych państw w Europie, licząc ponad 200 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i jest to podobny wynik chociażby do Rumunii. Mimo tego Białoruś liczy tylko niecałe 9,5 miliona mieszkańców, więc nie jest krajem zbyt ludnym ani zbyt gęsto zaludnionym. Jak spojrzymy historycznie na rozwój PKB Białorusi, zobaczymy, że te pierwsze lata niepodległości były tutaj bardzo trudne dla tego kraju i PKB spadało. Później jednak nastąpiła zmiana, PKB zaczęło szybko rosnąć. No ale to też się zmieniło, też się skończyło niestety. Już nawet przed kryzysem w roku 2019 PKB tego kraju urosło tylko o 1,2%, więc no słabo. Jeżeli chodzi o zamożność tego kraju, tutaj PKB per capita w parytecie siły nabywczej wynosiło prawie 20 tysięcy dolarów. Zatem no lepiej niż Ukraina na pewno, ale gorzej niż Rosja czy inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Na ten moment perspektywy nie są najlepsze dla tego kraju. Po ostatnich wyborach w tamtym roku sytuacja się tylko skomplikowała. Aleksander Łukaszenka tutaj usilnie chce zostać przy władzy w tym kraju i zrobi, jak widać, wszystko, żeby tę władzę utrzymać. Chociaż przez lata próbował wmówić ludziom, że on jest jedyną dobrą opcją dla tego kraju, że jego rządy oznaczają najlepsze możliwe dobro dla tego kraju. Dzisiaj widzimy, że utrzyma się przy władzy, a przynajmniej będzie chciał, nawet jeżeli to temu kraju szkodzi. Ostatnich wyników wyborów, jak wiemy, kraje Europy Zachodniej nie uznały, USA również, i to właśnie komplikuje sytuację na Białorusi. Tutaj według Białorusinów, przynajmniej części z nich, te wybory wygrała tak naprawdę Svetlana Tichanowska. Więc gdyby nie doszło do fałszerstwa, raczej Łukaszenka takiego wysokiego wyniku by nie uzyskał. Więc jak wiemy, to rozpętało protesty na Białorusi. Naprawdę duże protesty. Więc jak widać, motywacja Białorusinów, aby Łukaszenkę obalić, jest coraz większa. Jednak na ten moment to nic nie zmieniło, nie przyniosło rezultatów. Wciąż jeszcze Łukaszenka trzyma się władzy. Ale pytanie, jak długo? O ile kiedyś można było powiedzieć, że chociaż w kraju nie jest najlepiej, ale przynajmniej jest stabilnie, tak teraz to też upada. W kraju żyje się coraz gorzej, no a stabilność też jest podważana. I o ile kiedyś Łukaszence, powiedzmy, dość dobrze wychodziło takie balansowanie między Moskwą a Brukselą, tak dzisiaj to również już nie wychodzi. Unia Europejska już raczej nie ma cierpliwości do Łukaszenki, a Rosja coraz śmielej, coraz częściej proponuje, można powiedzieć, włączenie tego kraju do Rosji. Czy to było dla tego kraju korzystne? No, pytanie, czego chcą Białorusini? Myślę, że najlepiej, żeby to oni zdecydowali. I myślę też, że najlepiej dla tego kraju byłoby właśnie
próba utrzymania zdrowych relacji między Brukselą a Moskwą. Okej, a wy co sądzicie? Czy Łukaszence uda się utrzymać władzę? A jeżeli tak, to jak długo? A może będzie rządził aż do śmierci? Co sądzicie? A ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia!